W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W piątkowy poranek 12 sierpnia witam Was, drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie i serdecznie pozdrawiam Was z ciepłych i jeszcze wypełnionych tłumami wakacyjnymi Suwok. Drodzy, dziś pragniemy jak każdy dzień rozpocząć Bożym Słowem zaczerpniętym z książeczki z Biblią na co dzień, która to na 12 sierpnia przytacza dwa wersety. Pierwszy pochodzi z Księgi Psalmów, z Psalmu 146, 7 werset. Drugi zaś pochodzi z Ewangelii według świętego Marka, z 8 rozdziału, 6 werset. Słuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym. Jezus, wziąwszy 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Jako słowo refleksji przytoczona jest modlitwa autorstwa organizacji Chleb dla Świata. Przygotuj dla nas, wieczny Boże, każdy stół, przy którym ludzie się zgromadzą, aby świętować Twoje przychodzące Królestwo pośród nas. Niech każdy chleb, którym się dzielimy, jest dla nas znakiem Twojej woli, abyśmy nie spoczęli, dopóki wszyscy na tej ziemi nie będą mieli chleba i nie napiją się wody życia. Drodzy, dziś chciałem skupić się bardziej na wersecie zaczerpniętym z Psalmu 146 i zacząć tą krótką refleksję od takiego pytania, które powinniśmy, czy moglibyśmy zadać każdy sobie. Czy kiedyś zawiodłem się na kimś? A może bardziej, czy ktoś kiedyś zawiódł się na mnie? Myślę, że twierdząca odpowiedź na takie pytanie padnie u zdecydowanej większości z nas. Tak już mamy, że w swoim życiu pragniemy szukać oparcia w kimś, opierać się na kimś, kiedy w naszym życiu szaleje burza, dzielić się z kimś swoim szczęściem. Autor Psalmu 146, zanim padają dzisiejsze słowa wersetu 7, mówi o tym, by w swoim życiu nie opierać się na książętach tego świata. Mówiąc inaczej, autor mówi o tym, by w swoim życiu znaleźć inne oparcie, niżeli tylko czy jedynie inny człowiek. Nawet ten posiadający władzę, posiadający wpływy. Gdyż jak mówi psalmista, wraz z jego śmiercią kończą się jego zamysły serca. A zatem wszystko to, co pokładaliśmy w danym człowieku, znika razem z nim. Ale psalmista w tej refleksji nie pozostawia nas bez wyjścia. Mówi, by swoje dążenia skierować ku Bogu. I to właśnie w nim znaleźć swoje oparcie. To Bóg może być w naszym życiu tym, który nas przez nie poprowadzi, jeżeli tylko mu na to pozwolimy. To Bóg zaopatrzy nas we wszystko, czego potrzebujemy, co On doskonale wie i uzna dla nas za stosowne. Ale także to w Bogu znajdziemy miłość, który będzie wierny, jak mówi psalmista, zarówno w tych wielkich, ważnych, życiowych sprawach, ale także i w tych mniejszych. Bo Bóg nie ma względu na osobę i to też mówi psalmista, wskazując właśnie w 7 wersecie, że Pan Bóg nie zapomina również o tych najmniejszych. Może także i my w życiu często nie czujemy się kimś wielkim, a wprost przeciwnie, kimś przeciętnym. I to właśnie w Bogu możemy mieć nasze nadzieje. Nadzieje w Jego wierności. Bo jak mówi psalmista, Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym. A więc i tak podstawowe rzeczy mamy od Boga. Wielkie, mniejsze,
życiowe, ale może także i te błahe. Wszystko to, jeżeli zawierzymy Bogu, a On skieruje do nas odpowiednie osoby, na których możemy polegać, będzie tym doskonałym przewodnikiem dla nas, tak jak jest dla nas każdego dnia Jego Słowo, które pragniemy rozważać. Niech więc dobry Bóg da nam dzisiaj wejrzenie w Boże orędzie, niech da nam pewność, natchnie nas odwagą i skłoni do tego, by dzielić się tym, co mamy, dzięki Jego opatrzności. Dzielić się chlebem i tak jak ta dzisiejsza modlitwa organizacji Chleb dla Świata będzie dla nas zawsze motywacją do tego, że czekając na tych Bożych posłańców, może warto zobaczyć w sobie tego, który przez Boga został posłany dla innych, by nieść miłość i dobro od Niego w świat. Zostańmy z Bogiem.